cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 16 marca. Ja zaczynam prace wiosenne, dopiero trzymam azot. Ładnie przymroziło, także dosyć jak po stole, nie ma problemów z zapadaniem się. Na żyto, na jęczmień już zasiałem, za chwilę pojadę na przeżyto i pszenicę. Także no fajnie, słonko świeci, może trochę miałem wstać wcześniej, byłoby bardziej to skutek, ale która jest, za chwilę będzie 7, a myślę, że się wyrobię, aż tak mocno to słońce jeszcze nie daje. Fajnie się robi, także działamy. Trzymajcie się, hej! No i mamy to. Zostało gdzieś 1,5 hektara, ale no nie wjeżdżam, bo mimo tego przymrozku wpadł po prostu po pierwszym przejeździe. Odpuściłem, szkoda kolej narobić. On by przejechał, tylko że no rajki będą kurcze takie, że obłęd nie ma sensu. No, 6 sobie ładnie puka. Rozsiewacz trzeba będzie umyć. Mojego nabytka, co prawda już 3 lata nim sieje chyba. Tak, 3 lata, to jest 20 chyba rok produkcji, ale go nowego brałem. O, zboża źle nie wyglądają. Tutaj mamy akurat żyto, także ono już tutaj praktycznie ruszyło. Sieje dosyć późno, no bo nie było warunków, ciągle padało. A w lutym nie chciałem siać, bo to było według mnie za wcześnie. Ale to jest tylko moje zdanie. Także no, zasiane nawozy mamy teraz. Teraz będziemy przygotowywać pole pod łubin, owies, no i później kukurydza. No teraz jeszcze wyszło z tymi zdjęciami do agencji, no ale to tam akurat aplikację zainstalować trzeba i cisnąć, bo tego obornika jednak u nas jest, więc głupio by było z tego nie skorzystać. To prawda, no jest to wymyślactwo, no ale tak trzeba, więc tak będziemy robić. O, także jadę do domu, jest 8 godzina, jadę na jakąś kawkę, umyć sprzęta, zawieźć młodego do szkoły, bo dzisiaj mam chyba na 10, także młody jeszcze śpi, nie nagrywał, nie biegał po polu, chociaż chciał, ale mówię, nie, no bez fanatyzmu. Ja ci coś tam nagram, wrzucę. No i tak to właśnie wygląda. No, 6 po remoncie nie prezentowałem, ale no wyszła fajnie. Fajnie wyszła, fajnie mruczy. Dywanik muszę w kabinie położyć i siedzenie nowe kupić, bo to jest po prostu jakieś nieporozumienie. No ale akurat wtedy nie było na to i czasu, i hajsu. No a teraz już mamy porobione wszystko, także siedzenie sobie jakiegoś pneumata lajsne, żeby było trochę wygodniej. Niewiele wygodniej, no bo to i tak będzie hałas mimo wszystko, no ale na nasze potrzeby na razie ta 6 jest wystarczająca. Nie ma potrzeby, żeby coś tutaj zmieniać. No, także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.